Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przybył Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. Po 8 dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów, te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Moi kochani, święty Tomasz jest bez wątpienia człowiekiem, patronem poszukującym prawdy. Kiedy przeżywamy tę dzisiejszą wielką uroczystość, uroczystość Miłosierdzia Bożego, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, którą przeżywamy w liturgii Kościoła Zachodniego od 2000 roku. 23 lata przeżywamy tę uroczystość właśnie w tę niedzielę. Niedzielę Białą również, tak jak wspomniałem na początku, nazywaną w tradycji Kościoła. Również Niedzielę Tomaszową. I w naszym przeżywaniu wiele w tym dniu się zmieniło. Nasze myślenie biegnie ku Panu Bogu, ku Jego niezwykłemu przymiotowi, jakim jest Jego miłosierdzie. Ale w czytaniach, w liturgii słowa nie zmieniło się nic. Mimo że przeżywamy dzisiejszą niedzielę jako niedzielę Miłosierdzia Bożego, czytania są te same, które były zawsze. I ktoś może zapytać, jak to? Czy nie ma nic bardziej adekwatnego, odpowiadającego do dzisiejszej uroczystości? Otóż nie. Bo miłosierdzie jest przepięknie powiązane właśnie z tymi w sposób szczególny, którzy poszukują prawdy, którzy poszukują Boga. Chcąc sobie troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, nie ukrywam, że długo myślałem, jak który wątek wybrać na dzisiejszą homilię. I postaram się was poprowadzić w taką podróż biblijną. Przymykając oczy, spróbujmy przenieść się do końcówki roku setnego, końca pierwszego wieku, czasu, kiedy dobiegało już życie świętego Jana Apostoła, autora dzisiejszej Ewangelii.
I kiedy spróbujemy oczyma duszy spojrzeć na te miejsca, w których przebywał okolice Efezu, odnajdziemy go jako sędziwego starca, którego dni pracy i dni życia już, można by powiedzieć, były policzone, który, mając świadomość, że jego życie dobiega końca, długie godziny spędza samotnie w swoim mieszkaniu, opisując historię tamtego przedziwnego dnia. Pisze przedziwny list do ludzi wszystkich wieków, do całego rodzaju ludzkiego, opisując w nim życie, nauczanie i całą działalność Jezusa z Nazaretu. Ten list to jest Ewangelia, którą dzisiaj odczytaliśmy, fragment. To jest Ewangelia według świętego Jana, dobra nowina. Ale wtedy dla Jana Ewangelisty nie było łatwo napisać o tych wydarzeniach, które dzisiaj odczytaliśmy. Miał ogromne trudności. Miał z pewnością problemy, jak przedstawić, jak opisać wydarzenia, aby były wiarygodne. Wynika to z ostatnich dzisiejszych zdań, które słyszeliśmy. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Więc te problemy świętego Jana były związane również z ustanowieniem Eucharystii, ze śmiercią Pana Jezusa, z Jego zmartwychwstaniem. Jak przedstawić, abyśmy my, ludzie XXI wieku, a może któregoś tam 30, któregoś wieku za kilka tysięcy lat, uwierzyli, abyśmy przyjęli te prawdy jako prawdy nie dające się podważyć. Pisząc właśnie o tym, siostry i bracia, święty Jan uświadamiał sobie, jak bardzo ciężko przeżywał śmierć swojego mistrza. Przypomniał sobie z pewnością zwątpienie i strach, które stały się udziałem podczas tych dramatycznych chwil, tych trzech dni, które dzisiaj określamy jako Triduum Sacrum. Kryją się przebywające za zamkniętymi drzwiami apostołowie w obawie przed Żydami, czyli tymi tak naprawdę religijnymi przywódcami z Jerozolimy. Byli z pewnością ogromnie przerażeni, wystraszeni, gdyż zostali pozbawieni swojego mistrza. Ale też Jan, pisząc, przypomina sobie atmosferę tego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, aby udowodnić im, że nie jest duchem, jak słyszeliśmy podczas tej oktawy, którą przeżywamy, kończymy, spożył z nimi wieczerzę. Jaka radość ich napełniła, kiedy uświadomili sobie to, co się wydarzyło. I wtedy podczas tego spotkania z Jezusem byli pewni, bo zaczęli choć w części rozumieć to wszystko, co Pan Jezus mówił odnośnie swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Ale jak słyszymy z Ewangelii, nie było wtedy wśród nich Tomasza. To z nim było wtedy tyle problemów. Bo gdy dowiedział się, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, tak jak wcześniej zapowiedział, wyraził swoją niewiarę. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, jeżeli nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzy, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Postawa Tomasza, jak pisze Jan, była normalna. To był człowiek, po którym spodziewano się właśnie takiej odpowiedzi. Był realistą, człowiekiem bardzo praktycznym, człowiekiem, który
który ufał tylko temu, czego był świadkiem. Widział, jak Jezus umarł na krzyżu. I to było dla niego faktem niepodważalnym. Widział, jak został złożony do grobu i to było również faktem niepodważalnym. I teraz ma uwierzyć w jego zmartwychwstanie? Przecież według logicznego, takiego zdroworozsądkowego myślenia wszystko wskazywało, że nastąpił koniec Jezusa. Lecz mimo wszystko to zimne, logiczne jego myślenie zostało zakłócone pewnym niepokojem. Niepokój ten budziły w nim wiadomości, które do niego dotarły. Najpierw niewiasty o poranku przyniosły wiadomość, że były rano u grobu Pana i widziały Jezusa zmartwychwstałego. Ale tak jak to było wtedy, tak jest i dzisiaj. Wielu z nas myśli, czy można wierzyć niewiastom, bo przecież one są zawsze duchowo bardziej wrażliwe niż my, mężczyźni, więc może ta wiadomość nie jest wiarygodna. Później podobne wiadomości przynieśli ci dwaj, którzy szli drogą do Emaus. Słyszeliśmy o tym w minioną środę. Mówili, że podszedł do nich podczas drogi. Pisma im wyjaśniał, tłumaczył, a gdy spożywali wieczerze przy łamaniu chleba, rozpoznali w nim zmartwychwstałego, ale on zniknął. A teraz prawie wszyscy uczniowie mówią, że widzieli Jezusa zmartwychwstałego, który przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych i jadł z nimi wieczerze. Ale czy to jest możliwe? Przecież temu przeczy zdrowy rozsądek. Skoro umarł, jak mogli go widzieć żywego? Moi kochani, Jezus, aby złamać niewiarę Tomasza, aby go przekonać, przychodzi z własnej inicjatywy 8 dni po swoim zmartwychwstaniu. Przychodzi właśnie dzisiaj, 8 dni po zmartwychwstaniu. I jak pisze Jan, przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Ale tym razem Tomasz jest wraz z nim. Jezus, stając wobec uczniów bezpośrednio, zwraca się tym razem wprost do Tomasza. I mówi: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż do mego boku. Nie bądź już niedowiarkiem, ale bądź wierzącym. Wobec realizmu tego wydarzenia Tomasz odkrywa prawdę, już jako człowiek przemieniony, dotknięty łaską zmartwychwstałego Pana i wypowiada te wspaniałe słowa wyznania wiary. Pan mój i Bóg mój. Jednak to nie było jego ostatnie wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Jak już wiemy z jego historii, jego przepowiadania, historii apostolskiej drogi, kolejne wyznanie złoży daleko, w Indiach, gdzie głosząc prawdę o Jezusie, z którego uwierzył, głosząc dobrą nowinę o zbawieniu, które Chrystus dokonał na drzewie krzyża, głosząc Jego śmierć i zmartwychwstanie, za swoją wiarę odda własne życie. Nie wahał się oddać swego życia za Jezusa, gdyż był pewny, że to, co robi, jest zgodne z prawdą. Jest tym, czego chce Jezus, a dla Jezusa warto nawet umrzeć. Jednak to nie jest koniec takich wydarzeń, siostry i bracia, które w zamian za wiarę, wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa kończyły się ofiarą z własnego życia. Kiedy spojrzymy na całą pozostałą jedenastkę, to tylko właśnie autor dzisiejszej Ewangelii, według tradycji święty Jan Apostoł, kończy swój żywot w sposób naturalny, choć tutaj też bibliści, teologowie spierają się, czy tak się stało, co było pierwsze, czy ta próba męczeństwa, która dokonała się, która była faktem, ale która zgodnie z tradycją i opisem skończyła się cudem, bo wrzucony do rozgrzanego oleju wyszedł z niego nietknięty i lata później odszedł do wieczności, odszedł do domu Ojca, odszedł do Pana w
w naturalny sposób, natomiast pozostali apostołowie umierają śmiercią męczeńską. Piotr, jak wiemy, umiera ukrzyżowany na drzewie krzyża, głową w dół w rzymskim Koloseum. Paweł, jako obywatel rzymski, zostaje ścięty mieczem. Andrzej ukrzyżowany, Bartłomiej za głoszenie prawdy o Chrystusie zostaje odarty ze skóry. Apostoł Filip, którego relikwie mamy w naszej kaplicy, również wraz ze swoją całą rodziną, żoną i córkami, zostaje zamęczony, oddaje życie dla Chrystusa. To oni wszyscy, siostry i bracia, złożyli wyznanie wiary w Jezusa i Jego zmartwychwstanie. To wydarzenie sprawiło, że ich życie stało się nowym życiem, że głosili potrzeby nowego człowieka i nowego świata. Swoją wiarą, nauką, którą głosili, podpisali również w ten sposób wyrok na własne życie. Oddali to swoje życie dla Chrystusa. Kiedy więc dzisiaj czytamy właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Ewangelię świętego Jana, która w centrum postawiła dzisiaj osobę Tomasza, a nie Miłosierdzia Bożego, wraz z jego postawą niedowierzania, myślę, że nie będzie żadnym nietaktem, gdy właśnie z tego miejsca wam wszystkim i sobie również zostaną wypowiedziane swoiste życzenia, które skieruję do nas wszystkich. Życzenia złożone z okazji święta patrona nas wszystkich, świętego Tomasza wątpiącego, świętego Tomasza niedowierzającego, ale jednocześnie Tomasza poszukującego prawdy. I to jest kwintesencją nauki, kwintesencją prawdy dzisiejszej niedzieli, Miłosierdzia Bożego. Pan Bóg mimo naszego niedowierzania, mimo naszych wątpliwości, mimo tego wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje, jest wobec nas ciągle absolutnie nieskończenie miłosierny. Chciałbym więc życzyć i sobie, i wam, aby w nas było coś z Tomasza, ale tego Tomasza przemienionego, który doświadczywszy spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, jak wiemy, z ogromną wiarą, zawołał: Pan mój i Bóg mój, i później przez całe swoje życie udowadniał tę wiarę w zmartwychwstałego Pana. Chciałbym, kończąc, życzyć sobie i wam, abyśmy za Tomaszem umieli dawać świadectwo prawdziwej wiary naszym codziennym życiem, żeby nasza wiara była fundamentem naszego życia, a nie dodatkiem tylko do naszego życia wtedy, kiedy ten dodatek jest nam potrzebny, kiedy wyciągamy go jak garnitur z szafy, by przyodziać się w wiarę, by wyglądać lepiej, poważniej i bardziej elegancko. Niech więc święty Tomasz, ten patron wątpiących, niedowierzających, ale przede wszystkim patron poszukujących prawdy o Bogu, umocni całe pokolenie naszej młodzieży, umocni nas wszystkich, byśmy potrafili żyć Ewangelią Pana Jezusa, Jego świętymi przekazaniami, błogosławieństwami i tym największym spośród przykazań, przykazaniem miłości Boga i bliźniego. I tym, o czym dzisiaj, co dzisiaj przeżywamy w sposób szczególny, czyli miłosierdziem Bożym. Bo łatwo jest mówić o miłosierdziu. Łatwo nam jest mówić o miłosierdziu Boga, ale jakże trudno w swoim życiu praktykować miłosierdzie. Jakże trudno okazywać miłosierdzie drugiemu człowiekowi, kiedy nie mamy wystarczającego umocowania w wierze w Chrystusa zmartwychwstałego. Niech więc Pan zmartwychwstały również i nas dzisiaj umocni na całe dalsze nasze życie. Wyznajmy więc teraz naszą wiarę.